Dzień dobry, witam wszystkich. Ruszamy. Ruszamy w tym tygodniu. I o dziwo, nie mleko w proszku, a co najdziwniejsze, nie do Wisconsin jedziemy. Jadę tutaj w takie ciulowe miejsce, ładowałem się tam tylko raz. Mam z parkingu 5 minut i do Iowa. Tam nigdy nie byłem. Nie, chyba byłem raz. Otóż nie wiem. Nie pamiętam, czy miałem gwiazdkę, czy nie miałem. Nie przypominam sobie tego miejsca. No ale nic, jedziemy. Jedziemy na załadunek po jakąś spożywkę. Go Squeeze, takie do picia, niedobre dla dzieci. Moja żona to dzieciom kiedyś kupowała. Dobra, zobaczymy jak będzie tym razem. Już nie pamiętam dlaczego tak nienawidziłem tego miejsca, że powiedziałem, że więcej tam nie pojadę, ale nic innego nie było, więc muszę jechać. A jadę, mili państwo, bo to było LG, podobno się przenieśli te lodówki. Przybyłem sobie przedtem z chłopakami wydmuchać trailer. Ja jadę tutaj, do tego budynku. Bardzo mi się to nie podobało wtedy, pamiętam. Go Squeeze. No i nie widzę żadnych ciężarówek, tylko spader. O, teraz jedna przyjechała. Kurde, akurat przede mną. No zobaczymy, jak to będzie. Jest jednokierunkowa tutaj. Jeszcze kontener się zdążył, kurde, tu wepchać, zanim ja dojechałem z autostrady. Dobra, czekam, nie wiem. Chyba muszę czekać w kolejce. Tamten koleś się wkurzył z kontenerem i pojechał. Ten nie wiem co tu robi, ale on jest koloru, wiecie jakiego? To nie tu, ja chyba muszę iść tam daleko. Także idę się zapytać o co biega tu. Ej, na razie nie wiem czego. Ja chyba wtedy przyjechałem za wcześnie, pół godziny i ona mi kazała wyprać. Przepraszam. To się wytnie i kazała mi wrócić o dokładnie o tej godzinie, o której odbieram. Ja dzisiaj jestem 6:27, wszedłem na 6:30. Od razu bardzo miła pani Meksykanka. Wysłała mnie na drugą stronę do drzwi 48, bo na drugiej stronie budynku się mam ładować. Otwieram drzwi już, żeby mieć otwarte. I zadzwoni mi, jak będzie gotowe wszystko, żebym wrócił po papiery. Nawet na światło nie muszę patrzeć. Pracowałoby umyć ciężarówkę i trailer, patrzcie. A zostawili mi wizytówkę teraz akurat. Ktoś w weekend gdzieś mył. Miałem za szybą wizytówki. Może zadzwonimy, przetestujemy i chociaż ci ostatnio od Kamila nieźle umyli. Nie wiem, zobaczymy, zastanowię się. Trailer wydmuchany, jak już mówiłem. Nie pamiętam kiedy ostatnio zamiatałem trailer. A miotła by się przydała, zwłaszcza w zimie, pamiętam. Miałem tak dorypany trailer, że nie mogłem nic zabrać. Wszystko mokre, nie wiem, pamiętacie taki ładunek? Ja pamiętam. Dobra, bo wieje, uciekam. Drzwi 48. Okej, dobra. 48, to jest tu pomiędzy dwa trailery. Nic nie mówiła o cofaniu kół. To nie co, widzę, że niektóre nie mają cofnięte. To dobrze, nie lubię. W ogóle nie rozumiem tego i nie lubię tego. Jakieś głupie przepisy. Żeby im nie bujało. Znaczy, rozumiem w przypadku, jak jest coś zajebiście ciężkiego, nie? Nie, chyba mówiłem wam kiedyś, jak rolki papieru miałem, nie przesunąłem kół i musiałem się odpiąć. Jak koleś złapał rolkę, to aż cały trailer podniosło, nie? To w takim przypadku... Ale załadowany, załadowany. Godzina 9, 2,5 godziny tu spędziłem. O, okej. Okay. Zabezpieczać nie trzeba na tą stopę, która została. To jedziemy. Idę założyć plombę. Wiecie co mnie wkurza w takich miejscach? Że ładowanie zajęło pół godziny.
Dwie godziny stałem, zanim mnie, kurde, dotknęli. Nie rozumiem. No. Trudno. Dobra, jadę do tej Ajoły. 5 godzin drogi. Zmiany, zmiany, zmiany. Przyszły zmiany. Zadzwoniłem do firmy. Czy do firmy? No, tego distribution center, gdzie jadę na rozładunek. Zapytałem się, czy mają parking dla kierowców i powiedzieli, że tak, wbijaj, zczekuj się z cieciem i gdzieś się tam postawimy do rana. Także super, nie będę musiał kombinować. Ajoła jest strasznie nie... No nie chciałbym jakoś tu iść bardzo... W ogóle Ajoła jest taka... Oni mają, jak inne stany, mają stanową policję. Ta policja jest od wszystkiego, między innymi od inspekcji ciężarówek. Ajoła ma taki, kurde, specjalny oddział, który się wlecze nie tylko na autostradach, ale na bocznych drogach potrafią ciężarówki rypać. To jest jakiś vehicle enforcement, coś tam. Takie skurwysyny po prostu. Tego, tak jak u was te jebane krokodyle. No nie mówię, że to jest do końca złe, bo nie chciałbym, żeby jakiś kierowca ciężarówki zabił mi rodzinę, dlatego że wiecie, a jeździ takim sprzętem, że wszystko się sypie. A Ajoła lubi się chwalić na swoim profilu na Facebooku, jak kogoś takiego znajdują, a koleś tam bez opony, koła mu zablokowało i zdarł opony, tak wiecie, do połowy jechał. W ogóle takie fuck upy czasem tutaj są, że po prostu głowę urywa, no. Nie, to mi się nie podoba, ale wkurza mnie na przykład, no wiecie, że się czepiają o pierdoły, bo są te poważne sprawy. Ale jak trafi taki skurwysyn, to się będzie czepiał, że ci tak, o mi na przykład inna obrysówka nie działa tu u góry, no na pewno by się czepili. No więc jak się im nudzi, to wszystkiego się będą czepiać. A w Ajowa miałem kilka inspekcji, bardzo niemiło wspominam, dlatego nie lubię tego ich tutaj oddziału. I Ajowa, tak jak na przykład Wisconsin, Minnesota, zawsze na rampie, Stany sobie, nie ma problemu. W Ajowa są takie rampy, że nie ma pobocza. I tak tępe stają kierowcy ciężarówek. Rampa jest tak wąska, że wystaje połową ciężarówki na pas, na rampę. W życiu bym tak nie zaparkował. Ja parkuję zawsze jak najdalej, żeby w ogóle, jeśli stoję na poboczu i ciężarówka, nawet lusterko, wystaje mi poza białą linię, oznacza to, że nie mam prawa tak. W ogóle na tych rampach nie powinno się niby, ale nikomu tam nie przeszkadzamy. Jak ktoś jest zmęczony, uważam, nie powinni się czepiać tego, że ktoś staje na rampie, bo nie sprawiasz tam teoretycznie takiego zagrożenia. No ja stałem milion razy i nikomu nic się nie stało. Mówię, trzeba po prostu robić to z głową, nie wystawać na drogę i zawsze ja zostawiam obrysówki zapalone, nie? Żeby z tyłu było widać, że stoję po prostu, no jakieś ostrzeżenie. To nie stoimy na drodze szybkiego ruchu, na autostradzie, to jest rampa. To nie, ja mówię, nigdy nie staję na rampie zjazdowej z autostradę, bo jadą samochody jeszcze szybko rozpędzone. Ja przejeżdżam na drugą stronę, gdzie samochody zjeżdżają z drogi, wjeżdżają na autostradę i dopiero się rozpędzają. Ale mówię, Ajoła jest tak przerąbane, są tak wąskie, że nie rozumiem kierowców, którzy tu stają na rampach. No, ale ja dzwoniłem, ja pierniczę 4 minuty pierwsze. Dzwoniłem, mogę tam dojechać, tam mnie posadzą i później mnie dadzą do drzwi. A zmienił mi się ładunek, bo miałem jechać do Minnesoty, ale ja już składałem oferty w ciągu dnia i teraz o pierwszej w nocy Uber łaskawie mi kuźwa oświadczył, że dadzą mi tyle, ile chciałem za ładunek do Wisconsin. Trochę, znaczy trochę, miałem mieć 5000 funtów, będę miał 37. No ale też 200 więcej, mile chyba te same, ale nie będę spóźniony i mogę się wyspać, tam dojadę i mogę spać, bo mam, nie wiem ile tam drogi będę miał później, chyba 2 godziny na załadunek o 16, a tutaj miałem rozładunek o 9, załadunek o 10, bym się spóźnił,
prawda tyle, że 6 razy lżejszy, no ale to jego jedyna zaleta tak naprawdę. Ale jedzie, no to ja wolno jadę. A co to, lepiej, lepsze spalanie. Ja nie zasuwam tak jak Zaborek. Zaborek to jest taki autostradowy zapierdalacz. Muszę sobie radar kupić, żeby mandatów nie zbierać. Ja to jeżdżę, wiecie, ekonomicznie, nie? Ekonomicznie, bo tu ja płacę za paliwo, on nie płaci za paliwo. Nie, nie, jeszcze zawsze się staram z ograniczeniami jeździć. Nigdzie mi się nie śpieszy. Co innego jak kierowca jedzie... Ale się rozgadałem dzisiaj, przepraszam. Ale jak kierowca jedzie cały dzień, cały zegar dziennie, po 11 godzin, to przez te 11 godzin, jak jedzie to kilka mil szybciej, no to coś tam nadgoni. Ale ja dziennie mam 5-6 godzin trasy, kurde. Ile mi te 2 mile na... czy nawet 5 mil na godzinę, no to co ja przez 5 godzin 25 mil nadrobię, no to dajcie spokój. Czy to warto tego stresu, tego ryzyka? I ja tak lubię, kurde. Nie wiem. Mi się nigdy nie śpieszy. Jak to mówią, wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, nie? Ale rozpizgana to Iowa. Jeszcze godzinka na miejsce, ale mówię wam, co za drogi. Wisconsin ma najlepsze drogi tu na Midwestie, naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale najlepiej sobie radzą. Teraz to jest, nie, to wiecie, przed chwilą jakby tu skakało, Zaborek leci. Zaborka sobie oglądam, znaczy oglądam, słucham. Jadę i słucham. Leci w tle. Pusta droga, środek nocy. Za godzinkę na miejscu. Ale jestem w Iowa, a czuję się jakbym był w jakimś egzotycznym kraju. Patrzcie na temperaturę. A ten czerwony źle pokazuje, ten niebieski. 29 stopni. O 1:50 nad ranem. 29 stopni w środku nocy. No jakaś masakra. I śpijcie tu bez klimatyzacji przy 30-stopniowej nocy. Kurde! Nie mogę już z tymi... Co za drogi? A u mnie w domu 22 stopnie. Też bez rewelacji. Uważam, że... Znaczy to nie uważam, tylko tak z własnego doświadczenia. Bez klimatyzacji dopiero się zaczyna, można spać, jak jest około 15 stopni. 15 stopni Celsjusza można spać bez klimy. Powyżej 20, 18 nawet człowiek klei. No nic, no, także dzisiaj klima, ale na noc ta klima, co ją mam, rewelacja, rewelacja w nocy. Nie ma się co bać. A w dzień nie muszę jej używać. Mam, jak będę ciężarówkę na załadunku, na rozładunku odpaloną 2 godziny, to nic się nie dzieje. Chodziło mi właśnie głównie o tą noc. O tą noc, o te kilka dobrych godzin, kurde, non stop, żeby nie piłować ciężarówki. Włączę sobie klimkę i będzie jak ta lala. Sprawdziłem, ile paliwa mam. Mogłem dolać tego paliwa. I zgaśnie to zgaśnie. Trudno się mówi. Jutro gdzieś zatankuję sobie agregat. W ogóle muszę sobie bańkę kupić, bo nie podjadę ciężarówką z agregatem. Też nie będę szedł na pompy dla samochodów. Po prostu banieczka mała. Mała, mała. Nie trzeba mi dużej. No, taką średnią, ze 2 galony, nie? Czyli jakieś 8-10 litrów, żeby zalać. Na tym na pewno mi całą noc pociągnie. Teraz stałem 3 godziny, to 2,5 non-stop na tym, bo byłem w cieniu i całkiem przyjemnie było. Nie czułem potrzeby, było ponad 30 stopni, nie czułem potrzeby odpalania ciężarówki, leżąc na łóżku, normalnie mi to dawało radę.
Po prostu myślę, że tylko w pełnym słońcu. Nie zrobiłem tej dziury w podłodze, ale o tym to porozmawiamy jutro w ciągu dnia, jak się wyśpię, to wam opowiem. Na razie nie wiem, co zrobić. Na komentarze głupie to ja już nie odpowiadam. Ja nie mam siły do debili. Skończyłem z przeklinaniem, zdarciem się na tych ludzi. Po prostu mam to w dupie. Ludzie tępi byli, są i będą. Ja nie mam zamiaru się nimi przejmować więcej. Skończyłem z tym, także już nie odpowiadam. Miałem tam coś powiedzieć, ale nie. Koniec. Koniec. Nie będę, kurwa, debilom tłumaczył, co, jak, dlaczego. Nie mają mózg. Niech go, kurde, użyją raz w życiu, może się domyślą, a jak nie, no to trudno. Ale może spróbuję zrobić taką półkę przy tym wencie, żeby ta rura szła, to takie półkę. Ja wam powiem, jak myślałem, a wy mi powiecie, czy coś takiego ma prawo bytu. Tak to jest w nocy jeździć po nowych miejscach. Wszędzie niskie mosty, tu jakieś 11. Już objechałem dookoła wszystko. Dobrze, że ja tu skręcam w lewo. Powiem wam, kurde, byłem z drugiej strony miasteczka i nie mogłem tu przyjechać, musiałem naokoło objeżdżać. Tam chłopaki śpią, widzę. Kurde, jakie to hajwi tu rozwinięte. Tu mają pompy do tankowania. Tu jest truck wash. Można sobie umyć ciężarówkę, znaczy nie wiem, czy tylko ich ciężarówki myją. No gdzie, gościu, gdzie? Teraz to zmyjni pod moje koła. A tu prawdopodobnie będę stał, bo mi mówili, że mnie pokierują na parking, jak dojadę i się zczekuję z gardem. Tu też truck shop, proszę, naprawy. A mi się wydaje, że to tylko ich ciężarówki tutaj działają. Cieciuwa! I my do tej cieciuwy mamy podjechać. Hamulce mi piszczą. Idzie do mnie, idzie! Hey, how are you? Yeah, how are you? Alright. I called, they said you have a parking for me. Yep, I'll get you checked in and I'll get you a spot to park. Middle of the night, you know, and it's like 90 degrees. It's supposed to be even worse today. Oh, really? Yep, and then Friday, I think it's kind of supposed to cap out. Oh, okay. I guess it's 95, might as well be 100, right? Wow. Oh, yeah, I can see it. Okay, pull up there, and I'll get this checked in and bring it back to you in a minute. Oh, okay. Sounds good. Thank you. Proszę. Istnieją, kurde, mili ludzie. Nie każdy cieć musi być wredny, prawda? Bardzo miły człowiek. Wrzucę wam to całe. Ten odcinek to będzie taki... Ach, nie wiem. Ja już mówiłem moim kolegom Zaborkowi, Grzesiowi. Te vlogi z ciężarówki to dla mnie to już tak
Nie mam pomysłów, nie mam pieniędzy, żeby w to inwestować. Jeżdżę, ile daję radę, tyle jeżdżę. Najbardziej mi kręcą mnie teraz vlogi z domu. Naprawdę, chociaż tam filmy to jeden, mówię, jeden na pięć dobija 1000 wyświetleń. Ale mam radość z tego, cieszy mnie to. Nagrywam wszystko, jak wszystko po prostu. I naprawdę mi to sprawia przyjemność. No z ciężarówki też, ale mówię, nie wiem, wrzucam, oczywiście, wrzucam, będę wrzucał, ale dla mnie wszystko, myślę, że dla niektórych też, no przejadło się to, jest monotonne strasznie i takie sobie. Dobra, także zaraz mi przyniesie papiery i uciekam spać. Mam 6 godzin do mojego appointmentu. Później mogę spać kolejne 6, tak się wyrobię na załadunek, także dobranoc. A, wiem, że mówiłem, że do jutra, ale jeszcze chciałem wam powiedzieć, super koleś, kurde, więcej takich ludzi, ale sympatyczny koleś. Tutaj gdzieś jest miejsce 540, a jak jest zajęte, mam znaleźć coś blisko tego miejsca. 550 to 10 miejsc. Mają przyjść zapukać mi do drzwi, jak będą gotowi na mnie. Widzicie te miejsca? 544. Dobra, tu chyba to. Koło tego trailera. Sobie cofniemy, mają przyjść mi zapukać. Tam jest jakiś driver's lunch, w ogóle mówił, że mogę iść do środka, jest żarcie, jest kawa, jest łazienka, jest wszystko. I no nic, mają przyjść, jak będą gotowi, i później wyjeżdżam. Z otwartymi drzwiami sprawdzę trailer i tyle. Chyba mówił 540. Ja to się udałem rodzicom. Ops, tu koleś jedzie. Dobra, śpimy. Do jutra. Wiatry na moście. Dzień dobry, kolejnego dnia. Rozładowany. Jedę na załadunek. Nie wiem, praktycznie. To się nazywa Mayo Bridge. Znaczy, czuję się mile. Jak na Iowę. Powiem wam, że jak na Iowę. Całkiem sympatycznie to jest. Fajny. Fajny mościk, fajna woda. Każdy tych nie widać. Czy nie ma ryb, czy nie pakuje, czy to burza była rano. Jeszcze mam szyby mokre. No i jedziemy do załadunek. Nie wiem co to biorę, bo jeszcze pada. Ale bardzo mi się to podoba. Taki milowy mostek. Oj, uda się nagrać? Chyba się nie udało nagrać. Tam jest taka myjnia, na której się myłem raz. Białe Volvo na tej myjni. Wystawiłem zdjęcia. Wystawiłem tak czulową ocenę. Byłem tak niezadowolony z tego mycia. Niepodomywane nic. I kurde, kilka tysięcy ludzi widziałem, że widziało tą moją ocenę na Google. A ja jadę, czekajcie, bo ja chyba tu skręcę. Tak, tam byłem, zaraz czekajcie chwilkę, jak to skręcę. Tam na wprost byłem dwa razy, z piwem przyjeżdżałem. To piwo, które zawsze biorę z Wisconsin do Illinois, to dwa razy byłem tu w Iowa, na wprost. Chyba stamtąd. Raz na pewno. Jeden rozładunek miałem tu, a drugi miałem w Illinois. A drugi raz nie pamiętam.
dokładnie. A my dzisiaj jedziemy tutaj. Tu jeszcze nigdy nie byłem. Tu jest takie kółko. High visibility required, czyli wymagają od nas kamizelki. Czy jak, gdzie ja bym mógł stanąć tu, żeby nikomu nie przeszkadzać? Nie chce mi się cofać do tych drzwi. Kurde. Staniemy przy lewym krawężniku. Tych pierwszych drzwi chyba tu nie używają. Ktoś sobie mógł wyjechać. Dobra, myślę, że sobie poradzi. Dobra, idziemy. Okej, jestem w dobrym miejscu, tyle się dowiedziałem. Mam przyjść SMS z numerem drzwi. Żaden problem, że jestem 4 godziny wcześniej. Nie tylko, że ja tego kolesia nie blokuję. Powinien wyjechać, ale lampka mi się zepsuła prawe. Tu ta świeci. Coś jest nie tak. No nic, czekam na drzwi. Widzę, że się odpiąć trzeba. O, już SMS przyszedł. Dobra, otwieram drzwi, to pa. Dobra, mam drzwi. Okej, uspokój się, uspokój się. Drzwi numer 7, a koło tego gościa. A nie wiem, wpisali mi wagę 37 700. Wiem, że potrafią być ciężkie palety. Mam cały trailer drewnianych palet. Ale wydaje mi się, że może nie być aż tyle, ale to takie moje, dawno nie wwiozłem. A jak woziłem, to i przyjemnie się z tym nawet jedzie. Czekajcie, sekunda. Przyjemnie się z tym jedzie, jak na wysoki ładunek. I wagowo też chyba nie było aż tak, 30, może 2 przeważnie, coś takiego. Mówię, na 100% ręki sobie uciąć nie dam, ale tak mi się wydaje. Najgorsze to jest to, że muszę się odpiąć. Nienawidzę tych, kurde, chorych przepisów, po prostu nienawidzę. Co to za różnica, czy ja zostaję podpięty, czy kurde się odpinam. Nigdzie nie odjadę. Już czerwone. A najlepsze jest to, że będę jechał 2 razy. Lubię tą trasę. A Iowa, Wisconsin. Będę jechał tam, a później wracam identyczną trasę. Też tutaj do tego miasteczka wracam. America jest, a koleś fajkę pali. Gaz łatwopalny, koleś jechał z papierosem w ręce. Widzieliście to? Czyli ja już mam halucynację. Nie wiem. Oj, gościu. Nie wiem, co ty tu próbujesz. Ja pierdolę, ja szar. Dobra, nic, czekamy, aż załadują. Przyjdzie SMS, przypuszczam, jak będę załadowany. No tego to ja nie rozumiem. Nie wytłumaczycie mi tego w żaden sposób. Jedyne co, to może firma, bo on pracuje w takiej dużej firmie, mogą wymagać.
Ale ładunek ma do samych drzwi. Co te pasy kuźwa dadzą? No nie. No nie, nie, po prostu nie. Nie zrozumiem tego. Mają taki ekranik, na którym się czekujemy. I taką brudną drukarkę, która nam drukuje papiery. Dwie kopie. Uwaga, 37 800. Estimated. No dobra, tak nie ma szału, znaczy nie ma tragedii. Lecimy stąd. Nie. Dobra. Załadowany, koła przesuniemy. Na 7 gdzieś będę na miejscu. I do 8 rano. Czyli 13 godzin. No nic, stało się dłużej. Palety. Niebieskie palety. Dojeżdżam na rozładunek. To jest godzina 7. Jeszcze byłem mój agregat zatankować na stacji. Ale się opieprzyłem, żeby go ściągnąć. Też tu idzie, chyba nie idzie. Widzę, że wychodzą. Trzeba ustąpić pierwszeństwa pieszym. Żona nie mówiła w Polsce, że ludzie się po prostu... Ja rozumiem, że masz pierwszeństwo jako pieszy, ale to nie znaczy, że masz wyjść samochodowi pod koła. Mówiła, że w Polsce to bardzo powszechne, że ludzie po prostu... Bo na pierwszeństwo to idzie jak święta krowa. Później płaczą, bo na pasach po transie. Za tym budynkiem jest takie jeziorko, do którego... Ej, ale tu ktoś jest. Czyżbym ja się rozładował dzisiaj? Ja już tutaj o rybach myślałem. 13:27. Jakiś legacy coś tam. Ale widzimy sobie drugą gwiazdę, będzie mi łatwiej. Pokażę, bo ja już sobie wszystkie ryby, wszystko przejrzałem. Ej, nie ma tej kartki już tu. Gołąb. Nie ma tej kartki. Flexo printers of film. Nie wiem, no ja palety przywiozłem. Idę się zapytać. Na 8 rano jutro. Ale super koleś poszedł sprawdzić. Mówi, że nie rozładowywują w nocy, ale mówi, że nic się nie dzieje. Więc może mi wezmą te palety dzisiaj. Byłoby fajnie, żebym sobie podjechał na załadunek. Bo nie lubię taki wieczór, a ja będę kurde stał tutaj. No na ryby pójdę. Ale wierzę, że mnie weźmie. Wierzę w to. No to tylko palety. O, tam mają palety, stoją. No fajnie by było, zarąbiście wręcz. Ale ile można mieć tego szczęścia, nie? W końcu się skończy. No nic, zobaczymy, za chwilę się okaże. No i mam drzwi, coś pięknego po prostu, coś pięknego. On mówi, żeby mi się tak wszystko w życiu układało, jak ten ładunek dzisiaj załadowali 4 godziny wcześniej. Bez problemu. Rozładowali 13 godzin wcześniej. Znaczy jeszcze nie, bo jeszcze wykraczę. No ale na razie nie zapowiada się żaden problem. Powiedział, że cofał, że nie znalazł nikogo, ale mój najwyżej sam mnie rozładuje. Także super. Aha, to ja tu plombę miałem do założenia. No, nikt się nie pytał, co ja im poradzę. Mam plombę, przyjechałem bez plomby. Tutaj też nikt... No na palety plomby, no... Czasem to przesadzają, co? Mam im palety ukraść. Bez jaj. Jadą mnie od tyłu ostro, bez mydła. Także, mili Państwo, ja kończę ten odcinek. A pozostałe dwa ładunki
będą w kolejnym odcinku w weekend. Jutro jest czwartek, także jutro przypuszczam, że jakoś może zaplotuje się ten film. Teraz go pomontuję i do zobaczenia w weekend. Trzymajcie się. Hej.